będziemy kręcić włosy. Spodem nie musi być tak dokładnie, aby na górze było dokładnie. To będą cienkie laki czy grube? Cienkie, cienkie laki. Na koniec zrobimy takiego, taką fryzurę kucyka z lokami. Każde pasmo trochę inaczej kręcimy, żeby to miało taki naturalny efekt. Dobra, to zrobione. Teraz zbieramy się w sekcję. Czy co będziemy robić? Drugą sekcję. Dokładnie włosy. To już będziemy takie mniejsze loki robić. Pasmo trochę inaczej, żeby właśnie mieć taki naturalny efekt. Super. Piękny włos. Minutkie. Te cienkie to moje ulubione.
mocno kręcone tu bardzo. Na jakąś okazję to po prostu taki dzienny. Mm-hmm.